Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Rychlik, jestem pianistą i na dzisiejszym wideo pokażę Tobie, czym różni się fortepian od pianina, jeśli chodzi o mechanizm. Tu jest wyciągnięty z fortepianu mechanizm fortepianowy, natomiast tu odsłonięta obudowa pianina i widzimy mechanizm pianina. Często słyszymy, że fortepian jest mechanikę angielską, podwójną repetycję, ale co tak naprawdę to oznacza? Jak widzisz, mechanizm fortepianu znajduje się w pozycji leżącej, mechanizm pianina natomiast w pionowej i to daje tutaj taką zasadniczą różnicę i niejako przewagę technologiczną. Otóż jak nacisnę klawisz podczas gry, uruchamiam młotek do góry. Wtedy, kiedy lekko puszczę z powrotem, kiedy puszczam palec, młotek wraca z powrotem w górę, bo działa sprężyna repetycyjna. I to bardzo ułatwia pianistom grę. I to jest ta przewaga, poza oczywiście wielkością i takim majestatem brzmienia fortepianu nad pianinem. A tutaj mam mechanizm pianinowy. I teraz jak nacisnę palcem klawisz, uruchomię młotek i delikatnie zabieram palec z powrotem, to jak widzisz, młotek nie wraca z powrotem do struny, tylko on cofa mi się, tak? Jeszcze raz fortepian. Nacisnąłem klawisz, delikatnie puszczam. I młotek w górę poszedł w kierunku strun. To tyle, jeśli chodzi o taką podstawową różnicę między mechanizmem pianinowym i fortepianowym. W kolejnych filmach postaram się zwrócić na inne aspekty w dziedzinie budowy instrumentów. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.